dobry. Dziś zapraszam Was na spotkanie z mistrzem selfie. Przy czym nie mówię tutaj o sobie, a o Vivo V21 5G. Wyobraźcie sobie, że ten oto niepozorny w sumie smartfonik ma aparat do selfie o rozdzielczości, uwaga, 44 megapikseli, a do tego w ramce nad ekranem ma schowaną podwójną diodę LED. Nim jednak przejdziemy do fotografii, kilka słów o tym, co znajdziemy w tym całkiem estetycznym opakowanku. A zestaw, moi drodzy, jest bajerancki, bo mamy poza telefonem i tym, co oczywiste, ładowarką. Chociaż nie wiem, czy w tej chwili obecność ładowarki w dodatku szybkiej w zestawie to już jest taka oczywista. No, ale w naszym Vivo jest. Mamy też w opakowaniu pokrowiec silikonowy, którego, prawdę mówiąc, nie używam, bo po pierwsze wkurzała mnie ta zaślepka na port do ładowania, a ponadto telefon bez pokrowca wygląda moim zdaniem dużo, dużo lepiej, bo pokrowiec się palcuje potwornie, a telefon mniej. Aby było jeszcze ciekawiej, w opakowaniu są nawet słuchaweczki. Po nacieszeniu się tą obfitością pora spojrzeć na sam telefon. Przyznacie? Ładny. W tej wersji kolorystycznej jest po prostu mega. W drugim, ciemniejszym wariancie kolorystycznym też w sumie wygląda to całkiem fajnie. Trochę irytuje może ta mocno jednak wystająca ramka aparatu fotograficznego, no, ale cóż, jest to element, który w tej chwili mamy praktycznie w każdym smartfonie, więc już dam spokój na wybrzydzanie. No ale warto popatrzeć, że aparaty fajnie tutaj rozlokowano, bo jest jeden duży obiektyw, poniżej dwa mniejsze, a pod spodem jaśniejsza rameczka z diodą LED. Wygląda to naprawdę fajnie, natomiast front telefonu, no cóż, front jest już dużo bardziej oldschoolowy, bo mamy tutaj trochę obecnie już, moim zdaniem oczywiście, niezbyt modny kropelkowy notch. No ale z drugiej strony dostaliśmy bardzo porządny aparat do selfie, który w dodatku dysponuje dodatkowymi lampkami doświetlającymi, których normalnie nie widać, bardzo sprytnie schowano je tej w miarę wąskiej, chociaż nie najwęższej ramce nad wyświetlaczem. Na ergonomię raczej tutaj nie będę narzekał. Przyciski są fajnie pod palcem, w dodatku włącznik ma taką karbowaną fakturę, dzięki temu łatwo go wymacać. Telefon nie jest zbyt ciężki, jest stosunkowo smukły, ale nie ucieka z dłoni. A jedynym drobiażdżkiem, który troszeczkę na początku mnie zirytował, to jest umieszczenie mikrofonu tuż obok gniazda na karty. Otworek mikrofonu łatwo pomylić z tym otworkiem do wyciągania szufladki kart. No i wiecie, jak wsadzicie tam igłę, to możecie sobie chyba ten mikrofon uszkodzić. Mnie na szczęście się nie udało w porę. Zauważyłem, że otworek do wyciągania szufladki jest z drugiej strony. Także uważajcie na ten szczegół. Obudowa telefonu jest w całości wykonana z tworzywa, ale przyznacie, że wygląda jak połączenie metalu ze szkłem. Naprawdę można się nabrać. Niestety, szkoda, ale obudowa ta nie jest wodoszczelna. Wracając jeszcze na chwilę do ergonomii, to parę słów o zabezpieczeniach. Mamy tutaj podekranowy czytnik linii papilarnych, który działa naprawdę świetnie, tylko mógłby być odrobinkę wyżej umiejscowiony. I mamy też oczywiście układ rozpoznawania twarzy oparty o obrazowanie przednim aparatem, także nie jest to takie pewne zabezpieczenie jak czytnik palucha. A skoro już pokazałem Wam front telefonu, no to kilka słów o wyświetlaczu. Oczywiście jest to matryca AMOLEDowa, Full HD z odświeżeniem 90 Hz, czyli w zasadzie średniaczkowy standard, ale z tych lepszych średniaczków. AMOLED więc cieszy głęboką czernią, jak widzicie zresztą, mocno nasyconymi, intensywnymi barwami, które oczywiście w menu możecie sobie dostroić wedle Waszych potrzeb i oczekiwań. Do tego całkiem przyzwoita jasność. Zdarzyło mi się na przykład używać tego telefonu na plaży w słoneczny dzień i spokojnie dawał radę. Fabrycznie na ekranie będzie naklejona folia ochronna, która nie należy do najtwardszych i dość szybko się zużywa, a samo szkło wyświetlacza, no cóż, nie jest jakoś szczególnie bardzo mocno odporne na zarysowanie. Na moim egzemplarzu, no jednak kilka rysek już się zdążyło pojawić. Oczywiście dzięki temu, że mamy ekran AMOLEDowy, to mamy też naturalnie Always On Display. Nie mamy za to diody powiadomień, ale ja chyba wolę zdecydowanie Always On Display i wszystkie przyjemności, jakie płyną z użytkowania ekranu AMOLEDowego. Wyświetlacz tego smartfonu jest zdecydowanie jednym z jego najlepszych punktów. Co widzimy na tym jakże fajnym ekranie? Interfejs FunTouch. To jest firmowy interfejs Vivo, który w zasadzie jest stosunkowo bliski do czystego, surowego Androida, bo tak naprawdę z dodatków to mamy tutaj przede wszystkim opcje związane wyłącznie z personalizacją wyglądu interfejsu. Możemy sobie na przykład spersonalizować różnego rodzaju animacje, czy przy odblokowywaniu ekranu, czy przy podłączaniu ładowarki. Możemy sobie tam oczywiście poustawiać różne opcje Always On Display. Mamy również podświetlenie krawędziowe, które próbuje trochę udawać diodę powiadomień, ale
jak dla mnie to przy płaskim ekranie jest to trochę bez sensu. Mamy też kilka preinstalowanych aplikacji, chociażby Facebooka czy tam Netflixa i w zasadzie większość poza Netflixem, nie wiedzie czemu, możemy sobie usunąć, jeżeli nie potrzebujemy. A oprócz tego Vivo dokłada na przykład własną galerię czy aplikację do konserwacji systemu czy do udostępniania większych plików na inne telefony. Generalnie, jeżeli chodzi o interfejs, to jest czysto, schludnie i poprawnie i w zasadzie tutaj niespecjalnie jest się do czego przyczepić. Telefonu używałem dobrze ponad 3 miesiące i przez ten czas, o ile mnie pamięć nie zawodzi, to już były 3 aktualizacje łącznie z poprawkami bezpieczeństwa, także na razie, jeżeli chodzi o update'y, jest ok. A jak jest z wydajnością tego telefonu? Rzekłbym, że tak w miarę przeciętnie. To nie jest mocarz. Mamy tutaj Dimensity 808 GB RAM-u i 128 albo 256 GB pamięci. No to już zależy od Waszego wyboru. Do tego pamięć wewnętrzną możemy sobie rozbudować kartą microSD. Niestety w slocie hybrydowym, czyli rezygnując z dual SIM, ale lepsze to niż nic. W benchmarkach tym telefonem nie poszpanujecie, on tak mieści się między 350-400 tysięcy punktów w AnTuTu. Jest znośnie, co ważne, nie widać tutaj objawów throttlingu, czyli telefon nie spowalnia wraz z rozgrzewaniem się. I co najważniejsze, niespecjalnie mocno również się rozgrzewa. Nie dochodzi nawet do 40 stopni przy kilku próbach stres testowych. Także jest naprawdę przyzwoicie, natomiast nie jest to super wydajnościowa maszyna. To jest telefon do raczej codziennego, spokojnego użytkowania do sieci społecznościowych i tak dalej. Niekoniecznie rekomendowałbym ten model wymagającym graczom, ale przy normalnym użytkowaniu powinniście być w miarę zadowoleni, pamiętając, by nie wymagać od niego nie wiadomo czego. Niestety ten smartfon odrobinkę odstaje wydajnością od konkurentów, oczywiście z tego samego segmentu cenowego. Pamiętajmy, że nie jest to najtańsza propozycja wśród średniaków. Jeśli chodzi o osiągi akumulatora, to są w miarę typowe. 2 dni przy w miarę oszczędnym użytkowaniu, 1 dzień przy intensywniejszym. Oczywiście mówiąc o intensywnym, mam tu na myśli korzystanie z sieci komórkowej, korzystanie z maksymalnej częstotliwości odświeżania ekranu i z jego maksymalnej jasności. No i oczywiście dosyć intensywne wykorzystywanie chociażby aparatu fotograficznego. Spokojnie, 1 dzień wytrzyma, a załączona do zestawu 30-watowa ładowarka napełni akumulator w nieco ponad godzinę, gdy jest zupełnie pusty, a tak w praktyce, no to czas ładowania oscyluje między 45-50 minut. Niestety, jak to w średniaku, nie ma ładowania indukcyjnego. Vivo V21 5G został kompletnie wyposażony w interfejsy łączności, bo oczywiście mamy tu NFC, mamy 5G i tak dalej. Wszystko to działa tak, jak powinno. Jeżeli chodzi o wyszukiwanie sieci, nie zauważyłem żadnych problemów, podobnie jak przy współpracy z akcesoriami Bluetooth, czy przy płatnościach poprzez NFC. Jakość dźwięku w słuchawce jest zupełnie przyzwoita, a w trybie głośno mówiącym, no cóż, mamy tylko jeden głośnik na dolnej ścianie, gra dosyć donośnie, ale jeżeli lubicie muzykę, to nie róbcie jej tego i nie próbujcie na nim słuchać. Głośnik ten ma dosyć agresywne brzmienie i zdecydowanie lepiej nadaje się do odtwarzania dzwonków i do rozmów niż do odtwarzania muzyki czy ścieżki filmowej. Jak wspomniałem, w zestawie mamy słuchawki, ale nie mamy mini jacka. Siłą rzeczy słuchawki, które są zakończone mini jackiem, musiały zostać doposażone w przejściówkę. I tak jak już powiedziałem, jakość dźwięku w tych słuchawkach jest nie najgorsza, oczywiście jak na zestaw fabryczny. Mogłyby być trochę wygodniejsze, ale powiedzmy, że są znośne, a przede wszystkim, co najważniejsze, są. No i przyszedł czas na omówienie fotografii. Zaczniemy jednak od tylnego aparatu. Nie od naszej gwiazdy, czyli 44-megowego aparatu do selfie. Z tyłu mamy podstawową matrycę 64 megapiksele, szerokokątną 8 i dodatkowy aparacik do makro, czyli pakiet dosyć typowy dla smartfonów średniej klasy i również dosyć typowo się sprawujący. Do głównego aparatu w zasadzie większych zastrzeżeń mieć nie można. Aparat szerokokątny, no cóż, ustępuje głównemu nie tylko światłosiłą obiektywu, ale i szczegółowością fotek. Niemniej nadal te zdjęcia są miarę oglądalne. Nie ma niestety teleobiektywu, więc do dyspozycji mamy jedynie zoom cyfrowy, który tak do wartości 2 razy to nawet całkiem dobrze sobie daje radę, a dalej no to cóż, jak każdy zoom cyfrowy, zapomnijmy o nim. Podobnie można chyba zapomnieć o aparacie do makro, no jest średnio użyteczny, 2-megowe zdjątka, po prostu są. Ot taki dodatkowy wypełniacz miejsca na tej całkiem estetycznej ramce aparatu. Zdjęcia nocne wypadają typowo dla średniaków, ale pod warunkiem, że używamy aparatu głównego. Szerokokątny po zmroku proponuję sobie odpuścić. Mamy tutaj tryb nocny, który całkiem dobrze sprawdzi się w przyciemnianiu zbyt mocno przejaskrawionych partii kadru nocnego. Natomiast cudów nie zrobi, nie wyciągnie zbyt wielu detali z półmroku.
W ujęciach nocnych można trochę też ponarzekać na nieco zbyt intensywne odszumianie owocujące nadmiernym wygładzeniem krawędzi, takim tak zwanym mydełkiem. Ale jest w sumie nie najgorzej. Podobnie nie najgorzej jest przy filmowaniu. Co prawda stabilizacja działa tylko Full HD w 4K, już niestety nie, ale filmy są oglądalne i w zasadzie specjalnie wybrzydzać nie powinienem, chociaż patrząc na cenę tego telefonu, to nie wiem, czy się z tych słów nie wycofam, jednak mogłoby być tutaj trochę lepiej, chociaż ta stabilizacja w 4K by się przydała. Interfejs aparatu jest dosyć przejrzysty i dosyć przyjazny i poza podstawowymi typowymi trybami, które dodam, można sobie ułożyć w dowolnej kolejności takiej, jakiej chcemy. Zawiera ciekawostki jak chociażby tryb skanowania dokumentów z automatyczną korektą zniekształceń, czy podwójną ekspozycję, czyli możliwość nałożenia na siebie dwóch klatek ujęcia, żeby uzyskać na przykład coś takiego pięknego. No i przejdźmy do gwiazdy, czyli aparatu przedniego. Poza tym, co już wiecie, że ma 44 megapiksele i dwie diodki doświetlające, to ma jeszcze możliwość doświetlania naszego pysia dodatkowo rozbłyskiem wyświetlacza i, uwaga, ma jeszcze optyczną stabilizację obrazu. No już teraz wiecie, dlaczego nazwałem ten telefon mistrzem selfie. No ale czy te selfie są jakieś szczególnie wybitne? Skłamałbym, gdybym powiedział, że są złe. Selfiaki są naprawdę bardzo fajne, a możliwość skorzystania z dodatkowych opcji doświetlenia zdecydowanie poszerza zakres zastosowań tego aparatu, aczkolwiek moim zdaniem lepiej korzystać z podświetlenia twarzy za pomocą ekranu niż za pomocą tych dwóch dodatkowych lampek na ramce nad wyświetlaczem. Lampki te moim zdaniem nadają naszej twarzy zbyt ochłodzonego odcienia, takiego niezbyt naturalnego, no. Chyba że chcecie komuś zaprezentować wszystkie mankamenty swojej urody, to wtedy tak zdecydowanie warto ich użyć. A z kolei jak chcecie się pośmiać, to warto użyć upiększania. Jak sobie ustawicie maksymalną wartość upiększania, no to zobaczycie jak to wyjdzie. Pośmiejecie się na pewno. Jak się zapewne już spodziewacie, przedni aparat nagrywa również całkiem przyzwoite filmy, natomiast zarówno przedni, jak i tylny aparat nie są perfekcjonistami w zdjęciach portretowych. Czasem przy oddzielaniu pierwszoplanowego obiektu od tła pogubią się. Myślę zatem, że będziecie raczej zadowoleni z fotograficznych możliwości tego modelu, aczkolwiek nie są one wybitne, nawet wśród średniaków. Teraz pora podsumować, czy warto zainteresować się Vivo V21. Jeżeli waszą domeną są selfiaki i kręcenie vlogów, to zdecydowanie warto, bowiem aparat do selfie w tym modelu rzeczywiście jest dopasiony pod korek. A reszta? No cóż, reszta jak to uśredniaczka. Dobre zdjęcia dzienne, niezłe nocne, jest szeroki kąt, jest słabiutki, ale jednak jest aparacik do makro, jest tu bardzo fajny wyświetlacz, jest w miarę nie najgorsza wydajność. Jeżeli chodzi o jakość połączeń dźwięku, telefon po prostu robi swoje. Można narzekać, że nie jest wodoszczelny, że nie ma mini jacka, ale o, ma gniazdko na kartę microSD na przykład, co się coraz rzadziej zdarza. Ma dosyć bogaty zestaw, bo i słuchawki, i pokrowiec w nim znajdziemy, tylko że niestety to wszystko na start zostało wycenione na 1999 zł, co moim zdaniem jest troszeczkę przestrzeloną kwotą. W tej chwili po kilku miesiącach ten smartfon można już kupić taniej, aczkolwiek nie oczekujcie, że jego cena jakoś strasznie spadła. Tam powiedzmy, że tak uśredniając jest 100-150 zł. Tańszy, no ale może operator zaoferuje wam go w fajnej cenie i wtedy, jeżeli faktycznie lubicie robić selfiaczki, to możecie się na ten model zdecydować. A teraz pora już pożegnać ten ładnie mieniący się smartfon Vivo i zaprosić was na kolejne filmy. Do zobaczenia.